Rozpoczął się drugi tydzień ferii zimowych. My z kamerą odwiedziliśmy Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, a tam organizatorzy przygotowali masę atrakcji dla najmłodszych mieszkańców miasta. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, bardzo dużym powodzeniem cieszą się zajęcia ceramiczne, plastyczne. Można także przyjść do kina. To są co prawda płatne seanse, ale nie są to ceny wygórowane. Mamy bogatą ofertę kinową dla dzieci, także teatralną. Jak co roku uwieńczeniem każdych ferii będzie bal karnawałowy, oczywiście przebierany. We wtorki, środy i piątki odbywają się zajęcia młodego artysty, podczas których dzieci poznają tajniki pracowni plastycznej i ceramicznej. Mamy dwie sekcje, prowadzimy zajęcia z dziećmi, jak i mamy sekcję dla dorosłych, gdzie realizujemy swoje projekty, uczymy się ceramiki i... No i jest to świetna zabawa, zapraszam wszystkich. Dzieciaki lubią mieć zajęcie, a myślę, że Miejski Ośrodek Kultury stwarza im ku temu warunki. Gliniarnia to miejsce, gdzie za dotknięciem dziecięcych dłoni bezkształtne kawałki gliny ożywają jako smoki, dinozaury, psy lub koty. Kwestia odwagi, złapania gliny w rękę, że tak powiem, trochę pobrudzenie się i realizowanie tego, co mamy w głowie. Dopóki glina jest miękka, można ją modelować, poprawiać, przerabiać. Jeżeli za pierwszym razem się nie uda, uda się na pewno za drugim razem. Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na rozwój dzieci, wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Małe arcydzieła powstają bardzo szybko. Zazwyczaj realizujemy to na jednych zajęciach, czyli w ciągu 2 godzin. I jak najbardziej można w tym czasie dopracować je do końca. Noworudzka młodzież zdolna jest? Jak najbardziej. Jestem pełen podziwu i zaskoczony jestem talentem najmłodszych nieraz dzieci, które mają po 4-5 lat. Jak zapowiedział dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie, wiosna w mieście zapowiada się bardzo obiecująco. Marzec to przede wszystkim okres święta tańca w Nowej Rudzie, czyli już 29. ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego oraz 5. edycja Dolnośląskiego Tańca Nowoczesnego. To jest impreza, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Marzec to także czas koncertów tutaj w Ośrodku Kultury, jak chociażby jednego z braci Cugowskich, na który zapraszam serdecznie do restauracji Rycerska. Także świetny koncert dwóch sióstr grających muzykę romską. No i pomału szykujemy się do hitu, którym bez wątpienia będzie kwietniowy koncert zespołu Dżem. Bilety na wszystkie kulturalne wydarzenia można kupić w MOK-u, jak również w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie.